Siema, tutaj doktor Stalker. Tak jest. A to jest unboxing kolekcjonerskich figurek My Little Pony. Tak. Mam tutaj Lyrę, Pinkie Pie. Tak. I jeszcze już od jakiegoś czasu mam jeszcze jedną figurkę z tej serii. Nie, to Rainbow Dash. Tak, tu muszę zobaczyć pudełko. Jak wygląda. Tak. I co by tu powiedzieć o tych figurkach? Wielkość jest spoko, tylko tak. Tutaj zauważyłem wadę, to tutaj tak, że znaczek jest z jednej strony. O, widzicie, z drugiej strony nie ma znaczka. Tak. I tutaj kolor grzywy jest trochę źle zrobiony, bo jest niebieski z przodu. Nie powinien być niebieski z przodu. Tak. Ale dobra. Tak. A więc może otworzymy tutaj, zaczniemy od Pinkie Pie. Tak, kamerzysta, potrzymaj kamerę. Uźwa, czekaj, nie chcę wyjść. O, tak to się otwiera. Tak, jest Pinkie Pie. Tak. Tak, znaczek tylko z jednej strony. Spoko, naprawdę fajne wykonanie mają te figurki. Ze spoko. Dobra. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Tak, te figurki nie zostały ogólnie wypuszczone na polski rynek. Jak widzicie tutaj na dole, o, jest cena w dolarach, tak. Ta cena w dolarach nie ma zbytnio dużo do rzeczy w polskiej cenie, bo kupiłem za polskiej walucie. Okej. Tak, jest Lyra. Spoko, naprawdę, bardzo spoko. Ruch jest fajnie wykonany. Tak. No, spoko. Także, tylko szkoda, że naprawdę ten znaczek jest tylko z jednej strony, nie? A nie z dwóch. Tak. On tutaj tak ustawię jakoś, tutaj. Tak, to możecie zobaczyć. Naprawdę ładne są te figurki. Podobają mi się figurki z tej serii, naprawdę. Spoko. Okej, myślę, że tutaj by było na tyle. Nie ma tutaj chyba nic więcej do pokazywania. Mówił do was doktor Stalker. No i do następnego odcinku. Nara!